Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko widać, wszystko słychać. Jesteśmy nadal w tym samym świecie, jesteśmy praktycznie na tym samym poziomie. Dużo się mniejszej postaci nie zmieniło. I dobrze, co ja mógłbym teraz zrobić? No powiem Wam, że jakąś opcją byłoby zabicie tych błotnych węży, co dałoby mi zakończenie jednego zadania. Tutaj było dużo błotnych węży, tylko ja wtedy nie posiadałem jeszcze umiejętności, aby powyciągać z nich kły, więc musiałbym zabić jeszcze 3 błotne węże. Może coś poszukam, może coś znajdę, kto wie. Powiem Wam, że dzisiaj wrzuciłem 28 odcinków serii Gothic Dark Saga, oczywiście zaplanowanych. No i powiem Wam, że tak jak patrzę wstecz, no to ja od ostatnich odcinków jedyne co robię, to pobieram questy. Rzadko kiedy nawet je rozwiązuję. Więc nie jest jakoś ciekawie moim zdaniem. Dobra, poszukamy błotnych węży. Żałuję, że tutaj je albo ja powybijałem. A raczej nie ja je wbijam, tylko ci orkowie. Ja wtedy z tych trupów nie miałem nawet jak wyciągnąć kłów. No cóż, ale na pewno jeszcze 3 na swojej drodze spotkam. Tutaj coś jest? Może jakiś easter egg? No, nie. Tu nic nie ma. Wiecie, uważam, że warto patrzeć w każde miejsce. Z Tarsem może pogadajmy, bo się zdenerwuje, że biegamy poza obozem. I może pójdę od razu po tym. Miami, dużo ubić Wszechmora. Od razu po wyjściu z obozu w lewą stronę. Dobra, mam tu pewne pomysły, jakie można by było zrobić. Zaraz wam bawi się wszystkim podzielę. Myślę, że głupim pomysłem nie byłoby również nauczenie się kowalstwa w kopalni, aby następnie ci Ferokijczycy zaczęli mnie uczyć. Czy tu znajdę coś ciekawego? Tu jest kowal. To tu raczej nie, bo się zastanawiałem, czy będą może jakieś złoża, w które mógłbym kopać, że tak powiem. Czy te ametysty, topazy i diamenty będą nam potrzebne jeszcze do czegoś? To? Tego nie mam pojęcia. To są wykopaliska kali. Jak idzie robota? No to jest jedyna kwestia dialogowa. Topaz. Jeden się znalazł. I tamta ja was posiadłam was nad ziemią i nadzielać was swojej siłą i zdjąć was jedynymi prawicielami ziemi. Но находиться отступники, которые находить артефакты и уплывать отсюда. Pogadamy z Tarsem, aby też nas zobaczył, że nie szwędamy się nigdzie indziej. Pogadam z myśliwym, bo nie no, to raczej 6 potrzebuje kłów tych błotnych węży. Róg cieniostwora, trola, błotnego węża. Trola, cieniostwora, błotnego węża i jaszczurki. No to w sumie wydaje się, że błotny wąż jest najsłabszy. Nie, twoja poterapia. No dobra. Z tobą mogę pogadać? No już uchodzi. No dobra. Ciemne grzyby. Która jest godzina? 10:54. No dobra, to młoda godzina, więc można eksplorować. Ogólnie tu na lewo problem jest taki, że będą tam dalej cieniostwory, a z cieniostworami to ja nie dam rady. Jest jeden błotny wąż. Kurde, no jest mi teraz głupio, że ja wcześniej nie wziąłem tego zadania. W sumie to tylko tutaj spotkałem się bardzo z błotnymi wężami. Myślę, że gdzieś tam w lesie też bym je znalazł. Dobra, wiecie co? Spróbujmy wejść do wody.
Może sobie przepłyniemy kawałek. Są cieniostwory. One się chyba w związku z tym zadaniem pojawiły. Są fioty. Tam jest jakiś wojownik Inosa. Chyba. Co to mnie atakuje? Aha, one potrafią w wodzie atakować. Wspaniale. Wspaniale. To nasza wycieczka jest teraz skazana na chyba porażkę. Chyba, że sobie jednego takiego wyciągnę, potem drugiego, trzeciego i czwartego, piątego, szóstego, więc syzyfowa praca. W sumie tak jak granie w tą modyfikację w naszym wykonaniu jest taką syzyfową pracą. Są małe węże. Jak Geralt z Rivi. Nawalamy. Że tak powiem. Wiedziałem o tym, że można, wiecie, lewo, prawo. Jakiś ziomek właśnie w jakichś tipach napisał coś takiego. Myślę, że jest mądry. To wcale tak nie jest. Dobra. Tam jest cieniostwór. Do tego cieniostwora po prostu nie podchodzimy. Nazwę sobie odcinek. Ulumulu. Dobra. I co? Jeszcze jeden. Tutaj jest cieniostwór, to z cieniostworem nie walczymy. Jeszcze jeden. Błotny wężyk. Dobra, no jakoś go wyciągniemy. Ale okej, okay, czyli to ma szansę się powieść. To ma jak najbardziej szansę się powieść. Mało tego, to uważam, że to zadanie się powiedzie. Czy błotne węże też mogły pływać w poprzednim gotiku, chciałem powiedzieć. Jeju. W gotiku 2 normalnie. Czy to jest jakieś udziwnienie? W tym Dark Saga. Dobra, bo z błotnymi wężami. Aha, Cierwojad się znalazł. Dobra, zapiszmy grę na drugim slocie i idziemy... I dostaniemy teraz ten pancerz, tak? Myślę, że i tak prędzej czy później będę chciał nauczyć się kowalstwa, więc to może być fajne. Fajna opcja. Tylko najpierw pancerz. Bo wiecie, tak zapełnimy sobie dwie potrzebne nam rzeczy. Dobrą broń. Dobry pancerz. No, pancerz uważam, że jeszcze bardziej potrzebujemy. Chociaż ten srebrny miecz też nie jest wybitny. Też jest z kopalni, że tak powiem. Gdzie ci będą się najomnik? Się orka może zdzielać. Вот, держи. Было чертовски трудно, но здесь все, что ты просил. Хорошо, наемник. Просто отлично. А теперь уходить. Моя делать уломала.
Подожди минутку. А что насчет награды? Aha, czyli muszę czekać prawdopodobnie, aż on owe Ulumulu stworzy. No dobra, niech będzie. To nie chorosze miasto. Tu jest łóżeczko. A ja mogę iść spać do południa. Oczywiście. Zastanawiam się, kim była tamta postać. Ten wojownik niby, który był przy posągu Inosa. A co na счет nagrody? Ja wciąż zrobił nielegką robotę. A, przecież ja spałem zaledwie godzinkę, więc to jest całe nic. Ja powinienem spać do rana. Albo do następnego południa. Myślę, że do następnego południa pójdziemy spać. Biliar, słyszysz nasze modlitwy? Mam nadzieję, że nie muszę czekać do jakiegoś momentu fabularnego, tylko po prostu wystarczy taka doba. Ewentualnie dwie doby. Najomnik wiernulca za nagradaj! Именно. Как прошла церемония? Моя оказаться лучше всех и даже разговаривать с самим Тарадом. Но ты все так же проводишь время на арене. Моя не хотеть уходить с арены. Моя любить сражаться. Но великий Тарад разрешит мне теперь и охотиться. Так что, наемник, твоя заслужить большой награда. Kamienna tabliczka i magiczna zbroja. Patrzcie, ile lofów mam. Magiczna zbroja. Nie ma w ogóle statystyk. Prawie mnie zabiło. Dostałem od magiczną zbroję, ale ochrania ją jakaś pradawna magia. Trzeba kogoś mądrego zapytać o radę. Żebym ja znał tutaj kogoś mądrego. Chociaż może to będzie tamten u Ferokijczyków. Co? Bardzo możliwe, że tak. Prawie umarłem. Do świtu. Dobra. Ja teraz pójdę do kopalni. I tam... Pójdę do Tarsa też. Jesteśmy. Pójdziemy do kopalni. Nauczymy się tam kowalstwa. Chyba nic więcej tam nie potrzebuję. Mógłbym się skradania nauczyć, ale to potrzebuje horrendalnie dużej ilości tej rudy. Zbyt dużej ilości rudy. Patrzcie, melanż jeszcze kręcą tam na górze. Bo tam chyba nie znajdę żadnych żył, gdzie będą to pazy i tak dalej, prawda? Raczej nie. Ej, serio, zastanawiam się, z kim mądrym miałbym pogadać. To magiczna zbroja, zadanie. Dobra, wchodzimy do kopalni. Okej, jesteśmy. Okay.
Караша, кто есть? Эй, ты! Dobra, sprzedajmy może troszkę rzeczy, co? Mam stanowczo topór drwala. Nie, to zabierzmy. Maczugę z kolcami. To zostawmy na razie. Patrzcie, ja mam tutaj pierwsze broni jeszcze. Nic. Nic prawie mi dara. Zero. Zero. Wcześniej nawet się nie rozglądałem, że przy tych kryształach mogą być jakieś kamienie szlachetne. Brat. Nauczy mnie kawać mieczy. To довольно prosto. Берешь кусок сырой стали и держишь его над огнем, пока он не раскалится. Затем кладешь его на наковальню и придаешь мечу форму. Самое важное, следи, чтобы сталь не стала слишком холодной. У тебя есть всего несколько минут для обработки оружия. А остальному ты научишься сам. Это всего лишь вопрос практики. Представляем, что певне дуже треба мати силы. Направда, очень дуже треба мати силы, что... Żeby dać radę uformować. Tym bardziej, żeby miało to ręce i nogi. Bo wiecie, napieprzasz w metal. Oczywiście w dobry sposób. A ostrze to już tworzysz na osełce. Może pogadamy. Ej, ty! Mogę wykraść mu klucz? Bo patrzcie, ja mam pierścień jeszcze. Ej! I to mi daje do zręczności. Można z dumą marować? Dobra. Jednak za mało tej zręczności, jak widzę. Nieważne. Idźmy stąd. Tu już raczej nie powinniśmy bardzo wracać. Ewentualnie do Draxa. Do Harta bym mógł iść. Może zróbmy tak i idźmy rzeczywiście. Która jest tu godzina? 6:08. To nie wiem, gdzie on teraz powinien być o tej godzinie. Hard. Gdzie powinien być hard? Kurwa, nie wiem, gdzie powinien być hard. Sprawdźmy tutaj. No i lepiej w sumie z gry wspominam chyba ten moment tutaj, kiedy byliśmy. Mark, Tix, Wisp. Pamiętacie tych wszystkich ludzi? Ja bardzo dobrze pamiętam. Carer, Bill. Tyle wspomnień tutaj. Gdzie jest Hart? Tyle tutaj musieliśmy się nabiegać, żeby coś nam się udało. Żeby poczynić jakieś kroki do przodu. Albo i do tyłu. Hehe. Fajka wodna. Wiecie, nie chciałbym tu iść spać. Niepotrzebnie do świtu. Mogłem do ranka. I właśnie wszystko przez to, że spałem za krótko.
Tu go nie spotkam raczej. Raczej nie ma takiej opcji. Tu jest Drax tylko. Pamiętacie go? Nostalgia. Dobra, gdzie jest ten hard? Serio, się pytam. Tu jest jakiś niewolnik. Mogę go pobić. No nie jest mi do niczego potrzebne. Wiem, że ten hurt miał tutaj jakieś swoje stanowisko do kopania. A gdzie on kurwa śpi? To widzę już. Gildia najemnik orków. I dalej możemy się w sumie zacząć uczyć obróbki metalu u tego fekirczyka tego. Myślę, że teraz może nas coś nauczyć, bo już nie jesteśmy takim amatorem. Ziele lecznicze tu było. No i jak na razie ja jeszcze się, powiedzmy, no nie wiem, od 10 odcinków, ponad 10 odcinków, z 12 odcinków, ja jeszcze się nie za... Ja pierdolę. Spodziewałem się, że jakiś z was to będzie... Aha, jesteście za 0 expa nawet. Spodziewałem się, że jakiś z was... to będzie hard. Się okazuje, że nie. Że żaden z was to nie jest hard. Niewolnik, Dick, Marik. Kurwa, gdzie jest ten człowiek? Najbardziej właśnie denerwuje mnie tutaj takie szukanie, takie bez celu błąkanie się, bo wiecie, ogrom tej modyfikacji no jest moim zdaniem spory. Nie wszystko mamy prawo wiedzieć. Niektórych rzeczy wręcz nie wiemy, a w niektórych sprawach się po prostu też gubimy. I powiem wam, że pomimo, że spędziłem już w tej modyfikacji 36 odcinków, z czego też byłoby to godzin jakieś, no nie wiem, trochę by było, z 15 by było, to mam wrażenie, że ja nic nie potrafię. Jest Martin, który walczy od rana, który chciałby raczej zostać ponownie mistrzem areny. Możliwe, że tej niewolniczej tak będzie, bo ja już niewolnikiem nie jestem. Jest 7:17. Ja biegam tu bez celu. Spotykam ciągle jakichś niewolników. Widzę, że ja już ich powybijałem z nich expa. Byłem wszędzie. Jest 7:17. A harta nie ma nigdzie. Kurwa mać. Widzicie? Taki mała głupota. No bo jak ja teraz pójdę spać, to ja stracę po prostu życie. Dobra. W sumie mogłem się nie męczyć. Mogłem się po prostu nawet steleportować. Nie, ale też w sumie no, nie ciekawi was, gdzie jest jego łóżko, gdzie on śpi, czy w ogóle on tu jest, bo może on uciekł. Nie wiem. Dobra, mam lepszy pomysł. Nie musiałbym się martwić o to wszystko, gdybym zrobił taką podstawową rzecz. Bo wiecie, ja mogę tu domniemać, gdzie on śpi. Mogę nigdy nie mieć racji, tak właściwie. Mogę czekać do 8, ale do 8 jest trochę czasu. Przepraszam, że ja ogólnie prowadzę ten materiał teraz w taki bardzo pokraczny sposób, biegając jak idiota, tak właściwie nic nie robiąc.
To idźmy spać tutaj. Tu mi nie powinno właśnie. Tak, jest 8 godzina. Tu nie powinno mi życia tracić. I mogłem w sumie tak zrobić od początku. Zapomniałem, że tutaj... Wiecie, traktowałem wszystkie łóżka w kopalni jako... takie zainfekowane, że tak powiem. Dobra, pójdziemy do tego Horta. No bo chciałem właśnie mu powiedzieć, iż... przekazaliśmy wiadomość do Ferokijców. I na tym raczej zamknąłbym zadanie. Ale się wkurwię, jak się okaże, że go nie ma tutaj nawet. No, także Ulumulu dzisiaj ogarnęliśmy. Ej, ty! Hart, nie wiem, gdzie ty śpisz, człowieku. Я нашел несколько книг. Думаю, тебя они должны заинтересовать. Да, конечно. Я бы хотел... Не возражаю, но просто так я тебе их не отдам. Сам понимаешь, все имеет свою цену. Но у меня ничего нет, кроме нескольких кусков руды. Очень жаль, очень жаль. Постой. Возможно, я найду, чем тебя заинтересовать. И чем же? Я могу передать тебе знания, которые скрывают в себе эти книги. Это какие же? Я прочитал некоторые из них. Обычное сочинение, ничего особенного. Это если читать только поверхностно. Некоторые книги скрывают в себе великие знания, если они написаны настоящим мастером. Я могу открыть тебе эти знания. Для этого у меня хватит опыта и умений. Интересно. Ты меня заинтриговал. No dobra, pokażemy mu. Ej, ty! Obrzędy i czysta moc. Tak, posмотрим. U ciebie jest несколько trudów, niesущие w sobie skrytые знания. Ja zabiorę ich, a w zamian co, punkty nauki dostanę, czy co? Mana 20. Wow. No dobra, na tym zakończymy odcinek, myślę. Cześć.